Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie ze Szwecji, z Södertälje. Jestem teraz w siedzibie marki Scania. To jest taka hala uroczysta. Tam nawet za tymi ciężarówkami trwa kolacja. Ja z niej uciekłem, żeby nagrać dla Was ten film. To jest taka hala, na której wystawione są pojazdy szczególnie ciekawe dla firmowej historii. Zarówno klasyczne, jak i współczesne. A postanowiłem Wam pokazać samochód, który stoi dokładnie tutaj. Jest to pojazd, który wizualnie może wydawać Wam się doskonale znajomy, ponieważ jest to model 112M, popularna dwójka, swego czasu u nas tego dużo było, ale ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany na rynek, no z naszego punktu widzenia transportowego, powiedzmy egzotyczny, ponieważ Stany Zjednoczone. To jest konkretnie samochód w barwach przewoźnika z New Jersey, czyli stan położony bardzo blisko miasta Nowy Jork. Takie samochody były sprzedawane oficjalnie. Scania miała swoje przedstawicielstwo w Stanach Zjednoczonych między 1985 a 1992 rokiem. Sprzedawała serię 2 w wersji silnikiem przed kabiną i w wersji silnikiem pod kabiną, a później też serię 3, gdy dokonała się wymiana generacyjna. I to jest właśnie jeden z takich egzemplarzy, 112M. 11-litrowy, z nisko umieszczoną kabiną, taką, która u nas byłaby kojarzona głównie z dystrybucją. No i postanowiłem Wam pokazać kilka smaczków, które są typowe dla tej amerykańskiej wersji, po których możemy ten samochód rozpoznać. Jest tutaj tego sporo, tak naprawdę możemy zacząć od oświetlenia. Jak widzicie, reflektory mają zupełnie inny kształt niż w europejskich dwójkach, w europejskich trójkach, no bo te samochody były bardzo podobne. Z tego powodu, że ten kształt, który tutaj widzicie, on był w Stanach przez dziesiątki lat ustandaryzowany. Chodziło o to, że w momencie, gdy kierowcy uszkodzi się lampa, na przykład zbije, on idzie na dowolną stację benzynową, na dowolny truck stop, dowolną stację, która sprzedaje choć podstawowe podzespoły do ciężarówek i kupuje całą lampę bez żadnego problemu. To samo w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj odnosi się do oświetlenia tylnego. Tam wręcz nie trzeba bawić się w wymianę żarówek, ponieważ te okrągłe lampy, my je kupimy po prostu wszędzie, wymienimy je w kilka minut i amerykańska Scania jak najbardziej coś takiego dostawała. To też jest charakterystyczne, że ten samochód ma z tyłu oświetlenie na środku. Dlaczego na środku? O dziwo, jest tym bardzo dużo sensu. Gdy jedziemy osobówką za zestawem, który ma w ciągniku tak położone oświetlenie, o dziwo, jesteśmy w stanie zobaczyć także światła tego ciągnika. Widać je w wolnej przestrzeni pod naczepą, ponieważ Amerykanie mniej te naczepy zabudowują. Kolejna ciekawostka jest taka, że samochód ma z tyłu wyłącznie czerwone kierunkowskazy i dotyczy także to tych kierunkowskazów zamontowanych tutaj. Jak widzicie, tu jest kierunkowskaz czerwony, tu jest pomarańczowy. Po prostu w Stanach Zjednoczonych czerwone kierunkowskazy tylne są nie tylko legalne, ale też są po prostu normą, uchodzą za takie no, normalniejsze z ich punktu widzenia rozwiązanie. Kolejny element oświetlenia, który jest ciekawy dla tej amerykańskiej Scanii, to 5 świateł pozycyjnych na dachu. 5 świateł pozycyjnych na dachu to ma w Stanach konkretne znaczenie, to coś oznacza, mianowicie jest to symbol samochodu, który ma rozstaw kół, czyli szerokość układu jezdnego, większy niż 2 metry. No, ciężarówka oczywiście ma więcej niż 2 metry rozstawu kół, więc ma 5 świateł na dachu. To nam oznacza, że jedzie coś szerokiego i dajmy na to, jeśli jedziemy z naprzeciwka, powinniśmy uważać, powinniśmy przygotować się, że możemy być zmuszeni do zjechania na bok, żeby ten pas przepuścić. Dlatego też na przykład cięższe pick-upy, które mają podwójne tylne ogumienie, też dostają w Stanach 5 świateł na dachu, żeby to wyznaczyć, bo one też mają więcej niż 2 metry rozstawu kół. Tutaj mamy oryginalne naklejki z podatkiem drogowym, amerykańskie, taki smaczek. Jest też oznaczenie dealera i tutaj, co ciekawe, GMC dzisiaj już nie produkuje ciężkich ciężarówek. Mercedes-Benz, który w tamtym czasie też próbował sprzedawać ciężarówki w Stanach. No i właśnie sprzedawano też Scanie. Dalej mamy tutaj felgi typu
Trilex, skręcane, kilkuczęściowe. Jak to wygląda dla osób, które nie znają? Tutaj mamy obręcz i ta obręcz jest osobnym elementem niż to, co w tej obręczy się znajduje. Ten cały element można wyjąć z obręczy. On jest właśnie umieszczony na tych mocowaniach. Takie felgi typu Trilex są niezwykle wytrzymałe. One są cenione w krajach, gdzie są trudne warunki drogowe, na przykład w Australii, a przy tym Amerykanie swego czasu też tego bardzo dużo używali z uwagi na łatwość wymian. Tam się jeździ dosyć szybko, no jeździ się znacznie szybciej niż u nas. Jednocześnie jest wiele miejsca w ciepłym klimacie, więc felgi takie skręcane wówczas w latach 80. też były popularne. Mamy oczywiście okrągłe zbiorniki paliwa. Amerykanie do dzisiaj takie stosują. Jak widzicie, Saab, Scania, to wówczas jeszcze były te same firmy, ale wartość jest przeliczona z litrów na galony, żeby wartości były, pojemność jest przeliczona z litrów na galony, żeby wartości były zrozumiałe dla Amerykanów. Jest też bardzo nietypowe umiejscowienie akumulatorów. Ono wygląda inaczej niż u nas, ponieważ kolejna ciekawostka jest taka, że amerykańskie ciężarówki mają instalacje 12-voltowe, a nie 24-voltowe, więc Scania też musiała się do tego dostosować. Przy okazji akumulatory mogą być za kabiną, nie tylko dlatego, że to kabina dzienna, ale po prostu w Ameryce te normy długości zestawu, nawet gdy były regulowane, bo dzisiaj liczy się już tylko długość naczepy, ale nawet gdy były regulowane, to były bardziej liberalne niż u nas. Stąd też ten dosyć długi rozstaw osi i miejsce na ten piękny komin układu wydechowego. W tym egzemplarzu mamy zawieszenie na resorach. Oczywiście 6x4. No to jest taki układ jezdny, który dla Amerykanów wydawał się znajomy. Natomiast co nie wydawało się dla nich znajome, to spójrzcie, no, europejska ergonomia we wnętrzu. Na tle ówczesnych amerykańskich ciągników z silnikiem pod kabiną to wnętrze naprawdę zupełnie innej kategorii, coś nieporównywalnego. Nowoczesne, ergonomiczne, no ciężko było to powiedzieć o wielu ówczesnych pojazdach amerykańskich, ale tam też był drążek zsynchronizowanej skrzyni biegów, skrzyni manualnej, zsynchronizowanej. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ciężarówki, jeśli mają manuala, to do dzisiaj, tutaj rejestracja z New Jersey, to do dzisiaj te manuale w Stanach Zjednoczonych są niesynchronizowane. Tam można zmieniać biegi bez udziału, bez wciskania sprzęgła, po prostu trafiając w obroty. Ten samochód miał biegi zsynchronizowane, więc tutaj no, używanie sprzęgła zwykle już było wymagane. Dla Amerykanów no to była pewna egzotyka, tak? Tak, to oświetlenie jest dla nas nietypowe, tak dla nich ciężarówka z tak, powiedzmy, zaawansowaną skrzynią manualną wydawała się dosyć nietypowa. No i też wyjaśnię, czemu mamy tutaj 112. 112, czyli silnik rzędowy, 11-litrowy, 341 koni mechanicznych, połączony z 10-biegową skrzynią, o której wspominałem. Jest tutaj silnik rzędowy, a nie V8 z bardzo konkretnego powodu. Otóż Scania nigdy nie wprowadziła V8 w Stanach Zjednoczonych. Przez te 7 lat, gdy oni te samochody sprzedawali, oferowali wyłącznie wariant rzędowy. Wyłącznie były 112, były też 82 do jakichś lżejszych zastosowań. Natomiast nigdy nie było 142 czy później 143. Mówi się, że to też trochę powód, dla którego Scania nie przyjęła się w Stanach Zjednoczonych. Że te samochody, no tak jak tutaj 340 koni, że one były jednak trochę za słabe w stosunku do tamtejszych realiów. Amerykanie jednak szybciej poszli w dosyć wysokie moce. I mówi się, że może gdyby oferowali V8, to historia by się potoczyła inaczej i oni byliby na tym rynku do dzisiaj. Tym bardziej, że oni jak najbardziej oferowali samochody z wysuniętym przodem. No wiadomo, że taki kształt bardziej by Amerykanom bardziej opowiadał, chociaż to już wiadomo, to jest 110, to jeszcze inna epoka. W każdym razie jak najbardziej w Ameryce oferowano wersję tak zwane torpedo z wysuniętym przodem, więc one dla Amerykanów wyglądały nieco bardziej znajomo. No ale cóż,
Sprzedaż była dosyć słaba, odbywała się głównie we wschodnich Stanach, tych najbardziej zaludnionych. No i ostatecznie w 1992 roku Scania uznała, że chyba już nie ma sensu tego ciągnąć. To była taka szybka ciekawostka, Sodertelje. Ja tymczasem wracam na kolację, z której się urwałem, ale cieszę się, że udało się chociaż te 10 minut o tym niezwykle ciekawym egzemplarzu nagrać.